Przypominam, że w studiu goszcze pana Artura Wróbla z Monitechu i pana Michała Smeryczyńskiego z Free Media, a czatujący, których cały czas przybywa, są w doskonałych humorach. I między innymi zastanawiają się nad tym, czy chmura obliczeniowa też wpływa na dokładność GPS-u. No i odpowiadają, że jak mamy wielką chmurę, to czasami GPS miewa problemy. No tak, poczucie humoru to rzeczywiście nie opuszcza czatujących. Przypominam, czatujemy na www.myszka. A mój lokalizator osobisty zaczął jakoś inaczej mrugać, to znaczy, że chyba ktoś mnie namierzył. Nie wiem, nie będę tego komentował, a pan Artur ma zagadkę dla czatujących. E, dokładnie dlatego e, chcemy zapytać czatujących, dlaczego Bo na Jarosława lokalizator zaczął migać e, z racji tego, że znajduje się w pomieszczeniu. A mianowicie, um, czym jest AGPS? I jakie jest jego przeznaczenie oraz dodatkowo jego różnice pomiędzy DGPS. A nagrodą będzie pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych książka od wydawnictwa Helion, Rebeki i czekam na poprawne odpowiedzi. Oczywiście wybieramy tą odpowiedź, która zadowoli Państwa i moich gości wracamy Panie Arturze do lasu, prawda? I Panie Michale po te grzybki. No więc tak, jesteśmy w lesie, można mnie namierzyć, więc jak się zgubię, tak jak ta dziewczynka, no troszkę jestem większa od dziewczynki, która zaginęła, to można będzie mnie znaleźć, ale wy znaleźćcie bardzo konkretne rozwiązanie tego problemu i to tak doskonale z tą porą roku koresponduje, prawda? Dokładnie, bo wyobraźmy sobie sytuację, że... Ta nasza, może tak naprawdę nie hipotetyczna dziewczynka, ale no, najwyżej to osoba, która e, zagubiła się w lesie, a jest posiadaczem lokalizatora. E, znajduje się na tych grzybom na tych grzybkach, jak to piszą nasi e, czatowcy, e, z ojcem, z mamą, z rodziną. E, I w sytuacji, kiedy znajduje się pan w terenie, w tym lesie, zbiera grzyby, traci pan kontakt z dzieckiem, nie ma pan dostępu absolutnie do komputera. Może pan jak najbardziej zadzwonić do osoby, która przed tym komputerem się znajduje? Na przykład, e, panie, na przykład pana Michała, sieci, tak? tak? I spróbować sprawdzić, gdzie to e, ten lokalizator, czy też pana pociecha znajduje się w danej chwili, w jakimś tam systemie, w którym ten lokalizator jest zainstalowany, zarejestrowany. Myśmy poszli o krok dalej. E, nie tylko dajemy możliwość odnajdywania lokalizatora w systemie internetowym, do którego również pan ma zresztą dostęp przez komórkę, ale. Stworzyliśmy specjalną aplikację, która e, przede wszystkim nie ładuje całości pakietu map, które znajdują się na serwerach internetowych, ale pokazuje Panu e, pozycję obecną e, Pana Pociechy, który posiada ten lokalizator, Pana obecną pozycję, która jest pobierana za pomocą telefonu komórkowego, przy założeniu, że ten telefon komórkowy, który Pan posiada, ma odbiornik GPS-u, odległość między Panem a dzieckiem, kierunek geograficzny, e, i wiele innych opcji, które. I z tego co pamiętam, pan mówił ślad nawet dokładnie tak, tak, jak idę bo... w stronę własnego dziecka albo własnych dzieci. Przecież każdy z nas jest w jakimś stopniu miłośnikiem natury, ale założy się, że mało który z nas jest w stanie określić e, kierunek geograficzny na podstawie. Nie wiem, pozycji słońca, mchu na drzewach, i tak dalej, i tak dalej. Więc w myśmy... harcerstwie uczyli, że mech porasta drzewa od strony północnej. A tak. konia z rzędem temu, który pamięta i w momencie, kiedy się martwił własne dziecko, tak. to szukał. Tak, jeśli tego jest mchu. to idealne drzewo, bo byłem stać na grzebach i powiem panu, że znalazłem drzewo, które było obojęte dookoła mchem, więc zastanawiam się. No to wszędzie była północna. Natomiast rzeczywiście rejestrujemy ślad pana pozycji na tej mapce, która panu się, czy też mapce podkładzie. E, które pan ma w telefonie komórkowym, po to, e, aby idąc pan w kierunku, e, który pan uważa za słuszny, e, mógł pan zweryfikować słuszność pana stwierdzenia. To znaczy, jeśli pan rzeczywiście będzie się zbliżał do e, lokalizatora, do dziecka, po pierwsze, ślad, który jest stresowany i pokazywany na tejże mapie, da panu świadomość, że idzie pan w dobrym kierunku, a po drugie, e, odległość, czyli metry między panem a dzieckiem. E, które podajemy e, będą malały, będą malały tak? mm -hmm. I, Czyli po prostu patrzę na swoją własną komórkę, widzę, że moje dziecko jest w górnym lewym rogu. Kierunek mam też podany, widzę swoją własną ścieżkę, która się obrazuje przy pomocy powiedzmy jakiegoś szlaczka, tak jak Dokładnie to się najogólniej tak. mówi. I jednocześnie okazuje się, że do mojego dziecka mam minus 3 metry, nie, minus 30 metrów, minus 25, minus 20 i w tamtych szakach znajduję własną pociechę. What is w ten sposób?